Cześć. Dawno się nie widzieliśmy w ten sposób. Witajcie. Witam Was serdecznie. Tak, wyjątkowo dzisiaj w samochodzie, w dodatku innym, no ale tak się czasem składa. A tydzień, wiecie co, z jednej strony premierowo był dosyć bogaty. Z drugiej strony niewiele bardzo ciekawych rzeczy się pojawiło. Właśnie, no tak, nie no, były ciekawe, ale jakoś tak... No jakiś taki miałem niedosyt, prawdę mówiąc. No, zacznijmy od tego, co mi się wydaje najciekawsze, tak dzisiaj zrobimy. No. Benz. Zacznijmy od smartfona Kata, od Kata S62 może, który jest rzeczywiście chyba w tym tygodniu najciekawszym urządzeniem, które się pojawiło. Nie wiem, czy się zgodzisz, czy coś znaczy, wyszło fajnie. Wiesz co, no jeszcze jest gamingowy fajny, ale ten rzeczywiście jest wyjątkowy. Przy czym nie wyjątkowy pod względem specyfikacji, bo specyfikacja, powiem szczerze, że troszeczkę... No taka jest, taka sobie, ale to jest telefon o wysokiej wytrzymałości, więc tego typu konstrukcje rzadko kiedy są wypasione, wyczesane mocno, ale ma coś, czego nie mają inni, ma termowizję. I ma tą termowizję, powiecie, że to już było w Kacie. No tak, był Kat 2 lata temu, dobrze mówię? Mniej więcej jakoś też no, latem się pojawił, też właśnie z kamerą termowizyjną. Teraz wchodzi kolejny model z ulepszoną kamerą termowizyjną. A co ulepszono? No obraz ulepszono przede wszystkim. Powinien być wyraźniejszy, bo po prostu ma wyższą rozdzielczość, czyli tych szczegółów powinien oddawać więcej. No i Kat się chwali, że usprawnili też, poprawili też aplikację, ulepszyli. Nie wiem, nie widziałem aplikacji jeszcze niestety na oczy, bo nie miałem tego telefonu jeszcze w ręku. Więc tak ciężko mówić, no ale ponoć ta aplikacja ma być lepsza od tej, co dotychczas, ale jak tak przeczytałem, co ona potrafi, to w zasadzie mam takie, nie wiem, głębokie przekonanie, że właściwie potrafi to, co poprzednia, bo zaznacza najgorętsze punkty w kadrze, najzimniejsze, otrzymujemy obraz termowizyjny, na to możemy sobie nałożyć obraz ze zwykłego aparatu, czy jakby zmiksować dwa obrazy w jeden. No to jest rzecz przydatna dla pewnych określonych zastosowań, dla pewnych określonych użytkowników. Wiadomo, że nie jest to telefon dla każdego. To znaczy tak, warstwy wizualne, jak spojrzycie na ten telefon, to przede wszystkim brak jest takiej wypustki S60 i S61, tak, były charakterne, które też dysponowały kamerą termowizyjną, miały rzeczywiście taką wypustkę na górze, występ. Taki odwrócony notch, można rzec. W jakiś sposób przeszkadzał, nie wiem, czy w trzymaniu w kieszeni, czy mógł gdzieś zawadzać o coś. Tutaj tego nie ma, udało im się tą kamerę termowizyjną schować do środka i to jest sympatyczna rzecz. To, co Adam wspomniał o ulepszeniu aplikacji. Jako, że była konferencja prasowa, taka dosyć dziwna właściwie, no, było przedstawienie teraz są dziwne, premiera, gdzie jeden z prezesów opowiadał właśnie o możliwościach tego smartfona. On mówił rzeczywiście, że jest ulepszona rzecz, która już w nim była. W Katach poprzednich, na pewno w S61, nie pamiętam, czy, ale chyba też w S60, była taka możliwość, że jak robicie zdjęcie, zdjęcie jest robione w jakby obydwoma aparatami. Aparat z termowizją robi zdjęcie termowizyjne, a jak sobie przesuniecie palcem na ekranie, pokazuje wam się zwykłe zdjątko zrobione. Można uzyskać także oczywiście kontury wyraźniejsze obiektów w tę czy inną stronę. Nie uległa zmianie rozpiętość temperatur, jak Kat jest w stanie obrazować. I właściwie dokładność pozostała mniej więcej na tym samym poziomie. W zależności od tego, jak się różnią obiekty na zdjęciu temperaturami, jeżeli to jest duża rozpiętość temperatur, to dokładność jest około 5% pomiarowa. Jeżeli rozpiętość jest mniejsza, czyli na przykład te temperatury są w bardzo niedużym zakresie, to ta odporność jest w okolicy... Dokładność jest w okolicy 10%. Znaczy błąd pomiarowy jest w okolicy 10%. Tak. Skoro odporności powiedziałeś, wspomniałeś, to już może powiedzmy, że telefon przekracza według producenta normę certyfikatu IP68. Tak. I ma ten standard militarny wytrzymałościowy, ten 810. Nie 810G, tylko ma 810H. Tak, no, czyli też przekracza jakby... Z dosyć dużej wysokości można spuścić i oni spuszczali nie na beton tym razem, tylko na stal. W związku z tym jest taka szansa. Zresztą podczas demonstracji pan, który demonstrował, upuścił go rzeczywiście dosyć mocno i młotkiem w niego walił ekran. No i co, rzeczywiście wytrzymało, tak? Czyli wygląda na to, że zrobili dobrą robotę.
troszeczkę mało jest tutaj w takiej wersji hardware'owej, jeżeli chodzi właśnie o zwykłe możliwości smartfona dzisiejszego. Jest Snapdragon na przykład 660, który jest taki sobie. RAM jest na granicy właściwie też. Można oczywiście rozszerzyć kartami. I to jest chyba właściwie wszystko, co można o nim powiedzieć. Cena, jest zdaje się, czujnik w zanieczyszczenia powietrza, tak jak był w S61, z tym, że on również nie został poświęcony jakby większy czas na omówienie go. W związku z tym podejrzewam, że on podobnie jak w S61 niestety nie ma jakiejś certyfikacji takiej bardziej zawodowej. W związku z tym to jest rzecz, której orientacyjnie tak używać, a nie na zasadzie, że na pewno wiadomo, że powietrze jest zanieczyszczone tym czy owym, ale jest to i tak fajna rzecz. To jest naprawdę coś po prostu, że pokażę wam w razie czego, że należy opuścić miejsce, w którym się znajdujecie. No tyle to na pewno w tym momencie ten czujnik się sprawi. Cena to jest 2900 zł polskich i powiem szczerze, że z jednej strony to jest wysoko, tak jak za wszystkie możliwe do tej pory smartfony kata z podczerwienią, natomiast z drugiej strony no, jest to w jakiś sposób smartfon wyjątkowy, tak? Chińczycy zrobili coś, Ulefon zdaje się zrobił też z podczerwienią, ale nie mam pojęcia, no, co to jest. Nie jest to, wydaje mi się, że kat jest bardziej godny zaufania to znaczy, w tym momencie. Macie tutaj zawodową kamerkę podczerwieni, bo jest Flickr Lepton i to jest rozwiązanie, które jest na rynku uznane. Ono nie ma jakiejś niesamowitej rozdzielczości, nie ma jakiejś niesamowitej czułości, ale jest to rzeczywiście sprowadzenie kamery na podczerwień do takiego poziomu rynkowego, na który już sobie można pozwolić. Dokładnie, a ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Zawsze to macie pod ręką, bo macie to po prostu w swoim telefonie. To co na pewno, to nie jest to smartfon dla wszystkich, podobnie jak poprzednie rozwiązania kata nie były smartfonami dla wszystkich. Po pierwsze to jest smartfon dla kogoś, kto chce mniej więcej słusznie używać telefonu z funkcjami smartfona. Natomiast przede wszystkim to jest urządzenie komunikacyjne dla tych, którzy potrzebują na co dzień rzeczywiście tej kamerki termowizyjnej i wtedy to ma szansę przynieść wam radość. Jeżeli na co dzień nie potrzebujecie do pracy, podkreślam, kamery termowizyjnej, albo na co dzień nie potrzebujecie wzmocnionego smartfona, który dodatkowo tą kamerą termowizyjną się posługuje, no to to jest rozwiązanie dosyć drogie, to jest dosyć droga zabawka. Jeżeli potrzeba wam do pracy, myślę, że można przynajmniej zwrócić na niego uwagę i go przetestować. Natomiast czy jest lepszy od rozwiązań poprzednich kata? Nie wiem, powiem szczerze, że nie sprawdziłem cen S61 i S60 na dzisiaj. Jest podobnie mniej więcej. Ale jeżeli chodzi o możliwości, oni nawet nie podskoczyli z procesorem B61 no do tego samego Snapdragona 660. Tutaj była spodziewana 730 co najmniej, że wsadzą, także jednak będzie o oczko wyżej, no ale niestety ale nie. Ale niestety nie poszło i zrobi to, jak zrobili. RAMu jest wystarczająco, bo tam jest 6 giga, 128 giga pamięci, możliwość właśnie rozszerzenia. Właśnie to jest, kurczę, to, że praktycznie nie zdarzają się telefony o tak wysokiej wytrzymałości, takim wyposażeniu, ale z mocniejszą specyfikacją. No, być może takim wychodzi z badań, że po prostu się nie opłaca montować czegoś lepszego. Mówię, no to tutaj największym atutem smartfonu jest właśnie ta kamerka. Jeżeli potrzebujecie smartfona z tego typu kamerką orientacyjnego, a potrzebują go naprawdę, no, elektrycy, strażacy sobie chwalą, weterynarze sobie chwalą. Tak, wszelkiego rodzaju hydraulicy, instalatorzy, elektronicy patrzą, gdzie tam się płytka przegrzewa, mechanicy, no mnóstwo jest zastosowań, gdzie faktycznie to się może przydać i ja znowu podkreślę, że to jest rozwiązanie po prostu na zasadzie takiej, że kamerę termo mam zawsze przy sobie, nie muszę o niej pamiętać, tak, nie muszę pachać dodatkowego sprzętu, wiadomo, że ona nie jest hiperdokładna, ale do większości zastosowań wystarczy i to jest jakby chyba to, co najważniejsze trzeba powiedzieć o tym urządzeniu. Jeżeli chodzi o pozostałe szczegóły, nie wiem, aparat 12 megapikseli, no ten taki zwykły, tak? To też który, mówię, no show nie robi, że niczego nie urywa. Kurczę, sprawdźcie sobie, podlinkuję wam specyfikację jak zwykle w opisie i już, jeżeli jesteście bliżej zainteresowani. Mówię, największa rzecz, jaką osiągnęli w tym, to jest właśnie rezygnacja z tego występu w warstwie takiej wizualno-mechanicznej. Mm. Także nie będzie o nic zahaczał podczas pracy i to nie będzie bardzo długie bydle, tylko
standardowej wielkości smartfon. Dobra, lećmy dalej, bo kurczę, czas nas goni. Co tam dalej było ciekawego? Dalej są Chińczyki, w związku z tym właściwie chyba, że chcesz ten gamingowy. Bo ja to zróbmy ten gamingowy, bo to jest dosyć interesująca premiera. To się pojawiło coś już w tej chwili oficjalnie, tak? Tak. No pisałem bodajże w środę o tym, czy we wtorek. Nowa Nubia się pokazała, chociaż tak naprawdę to jest model bardzo blisko spokrewniony ze znaną wcześniej już Nubią 5G. To się nazywa Nubia 5S, czyli to jest ten z S. Tak, czyli Red Magic, tak? Tak. Okay. Red Magic, o Jezu, to ja pomyliłem. Nie, no, dobrze. Jezu, wiecie co? Strasznie mi się mili to Red Magic z tym, z Xiaomi. Powiem szczerze, że ja ją tak średnio zauważyłem, dlatego że ona się wydaje po prostu tą samą Nubią, tylko chyba na inne rynki. Bo w specyfikacji to ja nie zauważyłem, żeby tam... Dlatego powiedziałem, że ona jest bardzo, bardzo zbliżona. Nie, mi oni to nazwali jako osobny model. Jest nowy kolor, także po tym ją odróżnicie. Można ją mieć w kolorze srebrnym. Chociaż gdybym ja kupował taki, no powiedzmy to prosto, trochę wyciarski gamingowy telefon, to kupiłbym tą wersję, która się nazywa bodajże Puls, dwukolorową, niebiesko-czerwoną. No to robi robotę po prostu, rzuca się w oczy na maksa i chyba o gamingowym telefonie między innymi też o to chodzi. Niby tak, ja mówię, nie zwróciła mojej uwagi głównie ze względu na to, że jest w zasadzie klonem. Klon, dokładnie. Tam poza ograniczeniem, czy ograniczyli chyba jedną pamięć? Nie, chyba nawet nie. Naprawdę nie ma żadnych różnic, słuchajcie, przynajmniej ja nie zauważyłem ani w opisach, ani w specyfikacji. Poza tym dodatkowym kolorem, o którym mówi Adam, właściwie... No, ale jest nowy model i tyle. A model jest dosyć fajny. No tutaj największe chyba robotę robi ekran odświeżany w tempie 144 Hz. Flaki oczywiście też są jak najbardziej mocarne. Od po prostu fajny sprzęt dla graczy, ale ładnie wyglądający. Przede wszystkim chyba tylko dla graczy, bo chyba tak. Jak ktoś potrzebuje normalnego, flagowego smartfona, to kupuje coś bardziej stonowanego. A co ten telefon oferuje, oczywiście sprawdźcie sobie w linku. Mówi, nie ma nowych rzeczy. Ja nawet się nie zajmowałem, powiem szczerze, dlatego że specyfikacja wygląda identycznie z modelem podstawowym, o którym wam już mówiliśmy. W związku z tym właściwie po co? No ale... No, nie, po co, to jest inna marka. Ale wiecie co, to może jak już przy klonach jesteśmy, to też tylko tak kronikarsko powiem, wyskoczył Samsung Galaxy M01 Core. Jak tak popatrzycie, to w zasadzie on jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżony do Galaxy A01 Core, o którym już gadaliśmy. I szczerze mówiąc, za bardzo nie ma o czym gadać, bo jest to telefon bardzo mocno budżetowy. Prawdopodobnie jest to po prostu wersja tego A01 Core na inne rynki. No i również do szczegółów odsyłam Was do opisu, bo kurczę, no nie ma o czym mówić, bo tu nic, że tak powiem, sympatycznego o tym telefonie nie powiemy. A, powiemy, przepraszam. To jest, ma więcej RAMu niż ten A01. To 1 giga zdaje się. Tak, tak, on występuje po prostu w wersji z większym RAMem, ma 3 giga RAMu, czyli to już jest coś, co powiedzmy ma szansę działać. O, może tak. I może no wiesz co, jak już mamy Samsunga na tapecie, nie? No dawaj, to tego drugiego zróbmy, bo pojawił się bardzo fajny, według mnie, średniaczek. Galaxy M31S, który ma całkiem niezłą specyfikację, jak na cenę, za którą jest oferowany w Indiach, bo on w Indiach się pojawił. Ma dużą baterię, akumulator ma 6000 mAh i w miarę szybkie ładowanie, ale nie jakieś tam porażająco szybkie, ma poczwórny aparat na tyle, z główną matrycą 64, także też biedy nie ma. Z przodu do selfie, o ile mnie pamięć nie zawodzi, tu Jacku mnie popraw, bo może pokręciłem 32 megapiksele, chyba mi upał, na głowę padł. 32 mega z przodu w otworku ekranowym. Ekran też jest bez lipy, bo jest Super AMOLED. I to wszystko, jak przeliczyłem, tam kosztuje, ma szansę u nas kosztować, gdyby się pojawił, w granicach 1500, nie? Bo tam... Smartfon jest rzeczywiście okej, mi się zdaje. Poza tym, o czym Adam już powiedział, poza tym na tym AMOLEDzie jest Corning Gorilla Glass, może to Was zainteresuje. Trójka w tym wypadku, w związku z tym smartfon Wam się nie zarysuje, chociaż jak go upuścicie, to nie będzie fajnie.
Ma fast charging, poza tym aparatem 64 megapikselowym ma jeszcze dodatkowe w postaci 12 i 2 piątek. Ta 12 to jest, jak się łatwo domyślić, szerokokątna, a piątki natomiast też piątki się makro i głębia ostrości. O, i mam tak jasny sygnał, że w magazynach Samsunga skończyły się 2-megowe aparaciki chyba, bo kładą piątki teraz do makro. Ładowanie jest 25-watowe, także powinien się całkiem w szparku ładować, tak, no ale największą zaletą jest ta bateria. Ta bateria 6000 to... No nie musi mieć jakiegoś super szybkiego ładowania, bo kurde, będziecie to rzadko ładować, no po prostu. Duży wyświetlacz dla tych, którzy lubią kompakty, to raczej nie jest dobry wybór, bo tam 6,5 cala jest. W rozdzielczości nie pamiętam, już sprawdzam. Rozdzielczość jest Full HD z plusem, także też jest bardzo ładnie. Nie no, jest fajny telefon, bo zobacz, tam na końcu newsa przeliczyłem ceny, wiesz? I o ile mnie pamięć nie zawodzi, to tam maksymalnie wychodziło w okolicach 1100 coś. No to ta mocniejsza wersja. Pozostańmy przy tym, sprawdźcie sobie ceny w newsie, będzie przynajmniej powód, żeby kliknąć w link. O, właśnie, dobra. Namawiamy do klikania w te linki, co są w opisie filmu. W każdym razie jest niedrogi, natomiast dostępność na razie jest rzeczywiście utrudniona, bo jest tylko w Indiach. Także... No nie wiemy, czy trafi do nas, zobaczymy. Zostawmy. Ja jestem ciekaw przede wszystkim, jaka by była u nas jego cena, bo to jest rzeczywiście rzecz warta grzechu. Tam jest ten Exynos 9611, w związku z tym za całkiem też szpanki procesor. Tej pamięci jest również wystarczająca, zestaw aparatów jest fajny, wyświetlacz jest fajny. No fajny średniaczek, tylko żeby nie przesadzić z ceny, no bo jak wypchnął, hipotetycznie wypchnęliby go u nas za okolice 2000, no to już, sorry, to już nie, ale za 1,5 to bardzo popitaśny telefon. Dobra, jak już przy tych Samsungach, to może o Foldzie jeszcze coś powiemy. Oj, no wyciek. Są przecieki, są rendery, widać, że będzie duży wyświetlacz przedni tym razem. Będzie też składany, to będzie się nazywał Fold 2. To taka... Nie, Z Fold jakoś tak. No tak, Fold Z, o Jezu, no, jako nie, to co oni to Z wrzucają w tą nazwę? No, matko boska kochana. Trzeba, no. Najwyraźniej trzeba zatknąć. W każdym razie jest przeciek, są fajne rendery. Rendery wyglądają na już właściwe. No, wygląda dużo lepiej jak poprzedni przede wszystkim. Hindusi znaleźli rendery, także to jest... Gdzieś wygrzebali, wyciekły z Samsunga, tak jak tydzień temu wyciekły Note'y, tak teraz wyciekł Fold. Tak, tylko że wiesz co, Note'y wyciekły w dużej rozdzielczości, a te są niestety takie średnio wyraźne, ale wystarczą. Wystarczą, oni przesadzili z dokładnie, no może tak. Żeby się zorientować, jak słuchajcie, wygląda. Słuchajcie, jak wygląda, zobaczycie bez problemu na tych renderach. No i wygląda dobrze, a premiera, przypomnijmy, 5, czyli w najbliższą środę. Oczywiście bądźcie z nami, bo przygotuję coś tam na tą okoliczność na pewno. Obiecuję, słowo jak łańcucha. Nawet może wideo będzie. I tyle, no pogadamy o tym Foldzie w przyszłym tygodniu po prostu. Fajnie, że duży wyświetlacz, że się zdecydowali. Mniej fajnie, że bateria pewnie będzie padała znacznie szybciej, dlatego że no, to jest koszt dużego wyświetlacza i jednocześnie składanego smartfona. No. Bateria też pewnie będzie dwuczęściowa. Tak, tak, musi być dwuczęściowa, no bo chodzi o wyważenie i rozmieszczenie tego w obudowie. To niestety będzie tak, że on niestety wystarczy na jeszcze krócej, bo ta bateria nie będzie mogła być duża, bo smartfon musi być cieniutki. Nie no, tam 4 z groszami Hindusi podają, o ile pamiętam. Zobacz, bo tam nawet pisałem o tej baterii. To znaczy chyba. Wiesz, ale to są... To jest przeciek, podkreślamy, że to jest przeciek. Przecieki, tak? Tak, ma być najlepszy Snapdragon, ma być rzeczywiście bateria w okolicy. To żadna niespodzianka. Ale gdybyśmy mieli zgadywać, też byśmy zgadywali w okolicy 4000. Tak, i oczywiście aparat taki jak w którymś z Galaxy S20, no bo też dosyć oczywiste, przy czym chyba nie będzie z ultry tego peryskopu raczej, z tego co widać na zdjęciach. Tam się raczej nie zmieści. Tam będzie bardziej z S20 Plus chyba aparat zapożyczony, ja dobrze pamiętam. Zajrzyjcie sobie do newsa, a najlepiej to poczekajcie do następnej środy, to będzie już oficjalnie i tyle. No tak, no, dobra. Można poczekać. Dobra, bo przegadamy tą popierdółki zostały. Dobra, nawijaj o popierdółkach, widzę, że jakiegoś Vivo tutaj. Vivo E51S. Vivo E51S w Chinach się pojawił w tej chwili. Ma 5 GB. Z Exynosem 880, także No jako ciekawostka, dokładnie. Tak? Dokładnie. Cena około 970 zł, a czy jest wart grzechu? No cóż, ja powiem szczerze, że po prostu.
Może raczej bym nie kupował, co prawda tam jest 5G, jest IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala też i jest Full HD z plusem. I jak cenę się przelicza, tak bez VAT-u, to ona wygląda atrakcyjnie, ale jakbyście mieli sprowadzić Chin, to jednak by was walnęło. Telefon, który kurczę w zasadzie nie zwraca jakoś specjalnie na siebie uwagi. Słuchaj, on zwraca przynajmniej pod takim samym względem, jak ten Samsung 31 S, no tak, który ma fajne wyposażenie i fajną cenę. Poza AMOLED-em, to tutaj to właściwie jest nawet konfiguracja bardzo podobna, stąd te też 6 GB RAM, też 128. Tak, ale ja bym mimo wszystko chyba wziął Samsunga w tym momencie, gdybym miał sobie O tyle Samsung jest lepszy, że on ma jednak trochę lepsze aparaty, bo ma 5 megapikseli, to towarzysząca, nie dwójki. No tutaj są dwójki. I jednak AMOLED, a nie tam jakieś IPS, no po taniości. Możecie obejrzeć, smartfon wygląda w zasadzie niebrzydko, ma niebrzydkie kolory, obsługuje to, co dzisiejszy smartfon średniopółkowy powinien obsługiwać. O Jezus, gdzie ja skończyłem? Przepraszam was, kochani, będzie trzęsło, zapomniałem, że jesteśmy w Łodzi, no. Że już, kurczę, wakacje się skończyły. Nie. Słuchajcie, macie możliwość odczuć jedne w swoim rodzaju brukowane łódzkie ulice. O, ale nie to... często się w tej chwili już w centrum zdarza, a w tej chwili jeździmy po prostu. No jak nie często, znowu kładą tą cholerną kostkę, gdzie się da. Teraz ta kostka wypada. Jest ta leżała 200 lat i leżała, a teraz ta nowa leży rok i wyskakuje. Jest, bo ta wiesz, ta co leżała, to była bazaltowa, no ta jest granit. Tutaj to jest też granit. Jest chyba bazalt. Nie, granit. Na początku masz bazalt. Bo są kreski złożone z bazaltu, wiesz? Okay. Dawne przejścia. O, tutaj też masz bazalt. No, tak, o faktycznie, tu masz rację. Przepraszamy was za ten fresh. Ale słuchajcie, bawimy i uczymy. W Łodzi są jeszcze bardzo stare, zniszczone, brukowane ulice, a przy okazji możecie zobaczyć, jak nagrywanie w takich warunkach znosi przedni aparat w Galaxy S20 Ultra. O. No i on nie ma stabilizacji, w związku z tym przedni aparat jak szalonymi. No, w dodatku on jest zamontowany w uchwycie, a jeździmy samochodem, powiedzmy, miejskim, który do komfortowych jakoś tam specjalnie nie należy. No, więc jest jak jest. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy filmie, to jeszcze tak kronikarsko wspomnę, bo będzie czas po premierze. Też znowu przyszły tydzień, 3 sierpnia ma się pojawić Vivo S7, który będzie się wyróżniał przede wszystkim tym, że jest bardzo płaski, bo tam ma 7 mm z groszami grubości, czyli będzie smuklutki, ale znowu będzie miał 5G. Więc też może być telefon, na który będzie warto zwrócić uwagę, ale zrobimy to za tydzień. Pojawiły się przecieki, ale bardzo pilnują niestety tego, żeby się za dużo nie pojawiło. Są rendery, Adaś ma w newsie prawdopodobnie render tyłu. Jest kilka informacji, ale to też przeciekniętych, a nie przez producenta, tylko przez przeciekaczy. Tak, ale to mówię, to pogadamy za tydzień, bo będzie już wtedy oficjalka. Nic genialnego w każdym razie, można zobaczyć, ale bez przesady. Jedźmy podobnie dalej. Podobnie jak niczym genialnym jest Oppo A72 w wersji 5G tym razem. Troszeczkę się różni jednak od tej wersji podstawowej, dlatego warto zauważyć, że jest taki smartfonik. Czy on jest ciekawy? No, też na średniej półce właściwie można się nim zainteresować. Ma Dimensity 710, czyli również obsługa 5G tutaj wchodzi w grę jak najbardziej. Baterijkę 4000 mAh, bardzo standardową. Pamięci, w zależności od tego, jaką wersję wybierzecie, 4, 6 albo 8 RAM-u, jeżeli chodzi o flash, 128 albo 256. W aparatach niestety nie ma szału, raz, że one dosyć brzydko wyglądają z tyłu w takim kwadraciku, no, kuchenka, a dwa, że no kuchenka, ale to jest jakaś taka brzydka kuchenka, jakaś taka mała i w ogóle bez sensu. 16 megapikseli to jest aparat główny z tyłu. Do tego jest jeszcze 8 szerokokątna i jest 2, czyli łącznie 3 aparaty. Z przodu jest 8, także to raczej nie jest smartfon dla tych, którzy lubią ze średniej półki, którzy lubią robić zdjęcia. Są lepsze po prostu. Bardzo, bardzo podobnej cenie zresztą można znaleźć znacznie lepsze. Nawet chyba Oppo ma u nas lepsze smartfony, które mają lepsze aparaty. Też w okolicy tej półki są. Kolejna rzecz, która pojawiła się z kolei wyłącznie w Chinach i wyłącznie w Chinach będzie sprzedawana pod tą nazwą, to jest Meimang 9. Co prawda, może się wam wydawać, że to jest mało interesujące. Jest mało interesujące o tyle, o ile lubicie usługi Google, bo smartfon u nas się też na pewno pojawi.
stawiam dolary przeciwko orzechom, że u nas będzie, będzie miał inną nazwę. W związku z tym możecie pamiętać, że wyszło coś, co ma w baterijkę 4300, jest na Mediateku Dimensity 800, ma pamięci 4,6,8 RAM-u, 64/128/256 flesza, obsługuje niestety nano memory kardy. W związku z tym microSD się tutaj nie włoży. Jeżeli chodzi o aparaty, nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej, bo tam jest 64 megapiksele podstawka plus 8 szerokokątne i towarzysząca mu jeszcze dwójka, prawdopodobnie do rozmywania tła, ale tutaj nie jestem pewien, dlatego że Chińczycy nie podali. Z przodu jest 16. Także rzecz jest, no umówmy się, nie jakaś genialna, też średniopółkowa. Od model, który tak naprawdę nie bardzo się czymkolwiek wyróżnia. Ceny, no w zależności od tego, jaką wersję wybierzecie, w przeliczeniu na złotówki, ale bez VAT-u, bo ja VAT-u nie liczyłem w tym tygodniu, 1200-1300 zł mniej więcej będzie trzeba za takiego smartfonika zapłacić. Z obsługą 5G, no z aparatem jakim takim. Z pamięciami całkiem fajnymi, jeżeli kupicie wersję, która ma rzeczywiście sensowną pamięć. Jest również Realme V5, który co prawda nie miał, zdaje się, jeszcze oficjalnej premiery, natomiast mamy właściwie wszystkie dane. Mamy wszystkie dane, dlatego że Chińczycy opublikowali właściwie pełną specyfikację. W związku z tym też wiadomo, że będzie Dimensity 720, wiadomo, że będzie bateryjka tutaj troszeczkę mocniejsza o 5000 mAh. Wiadomo, że będą różne wersje pamięci, 6,8 RAM-u, 128/256 flesza. Tutaj na szczęście jest obsługa, bo to nie jest Huawei, obsługa microSD. W związku z tym będzie sobie można tę pamięć rozszerzyć. Aparaciki 4882, od tej podobnie do tego Huawei'a. Z przodu z kolei 16, właściwie identycznie. No, ale no jeszcze chyba kwestia Google, ale no to już... No daj, no kwestia Google, ale wiesz, tym chińskim też no. Google nie ma prawdopodobnie. No nie, no wiadomo, ale gdyby się pojawił u nas, mówimy już tak pod kątem tego pojawiania się u nas, no bo... Tak jak słusznie zauważyłeś, ten MyMac ma spore szanse u nas zaistnieć, tyle że pod inną nazwą. Tak. Bo to jest stara praktyka. Wiadomo, słuchajcie, bo znowu się natknąłem w tym tygodniu, powiem szczerze, na kogoś, kto kupił jakiś smartfon Huawei, nie wiedząc, że tam nie ma usług Google. Słuchajcie, uświadamiajcie najbliższych znajomych, wszystkich innych, no, żeby że się nie nacinali. Oczywiście to są bardzo fajne smartfony nadal. Ja korzystam w tej chwili... Nie korzystam z usług Google i sobie radzę doskonale, nie kombinując w ogóle. Natomiast są ludzie, którzy nie potrafią żyć po pierwsze bez usług Google, po drugie bez aplikacji, które korzystają z API Google. To jest też tutaj niemożliwe. No, dokładnie. W związku z tym nie. Natomiast link był, znaczy post był o tyle śmieszny, ten komentarz u nas, że mówił, że tam chcę, żeby obsługiwał mi dwa sklepy i nie obsługuje mi mojego banku. Globalnie rzecz biorąc, to już tak nie jest, dlatego że akurat sklepy, które dziewczyna wymieniała w komentarzu, są obsługiwane z kolei w sklepie Huawei. Z banków w tej chwili obawiam się, że niestety jest marnie, no, jest właśnie, na pewno mBank, który jest obsługiwany. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, będzie trzeba niestety poczekać, także jeżeli potrzebujecie w tym momencie smartfonu z usługami Google, ze wszystkimi usługami bankowymi i tak dalej, no to pomijcie Huawei. Jeżeli z kolei chcecie bardzo dobrego smartfona, zazwyczaj lepszego, bo te bez usług Huawei w tej cenie bywają lepsze od alternatyw, no to wtedy się zdecydujcie na Huawei, bo będziecie mieli, nie wiem, lepsze zdjęcia, lepszą pamięć i tak dalej. Tylko po prostu uważajcie, co i za świadomość. Tak. No, rezygnujecie z Google, a płacicie taniej troszeczkę i tyle. Natomiast, a macie lepszą specyfikację. No, trzeba mieć tą świadomość. Ja też się spotkałem, kolega do mnie zadzwonił też, czy kupić ten telefon. Ja mówię, ty, ale wiesz, że on Google nie ma. Jak to nie ma? Bo po prostu ludzie o tym nie wiedzą. To, że nie ma Google, nie znaczy, że nie można skorzystać z wyszukiwarki. No Huawei mają wbudowane wyszukiwarki normalne, które normalnie funkcjonują, można korzystać z internetu, tylko tak, żebyśmy znowu nie poszli w drugą stronę. Nie przeginajmy ani w jedną, ani można, w drugą. Można korzystać z map, tylko alternatywnych, z map takich, które nie korzystają z Google Maps. Huawei ma swój własny sklep w tej chwili, tak? No dokładnie. Z aplikacjami. W związku z tym są tam aplikacje funkcjonalne, ale niekoniecznie te, do których jesteście przyzwyczajeni. Dokładnie, próbują oferować alternatywy, tylko to rośnie. To jest dopiero w fazie rozwoju. Ale my to tłumaczymy bez sensu wam, a wy o tym doskonale wiecie. No tak, ale chodzi o to, żebyście... Wracam do tego, co mówiłem, uświadamiajcie, znajomy, kumpli, nie wiem, koleżanki z pracy, rodzinę,
o tym, że tutaj po prostu nie wszystko działa. Telefony są ok, nie ma usług Google. Jedźmy dalej, bo kurczę się tego. No, możemy jechać. Wyszło Realme C15, które jest tak naprawdę niemalże klonem C11, ale ma jednak troszeczkę więcej aparatów i troszeczkę inną specyfikację. Też właściwie na naszym rynku prawdopodobnie, czy nie, akurat ten ma szansę się pojawić. Ja nie wiem, jak Realme w tej chwili się sprzedają smartfony, bo Realme przecież wlazło na polski rynek. Weszło może nawet. Nawet może weszło na polski rynek i próbuje sprzedawać. Ja bym powiedział, że jak oglądam te premiery, że się wczołgało, no ale nie chcę być złośliwy. Ten jest o tyle fajny, że ma na przykład podobnie jak jeden ze smartfonów, o którym dzisiaj mówiliśmy, baterijkę 6000 mAh. Imponujące, a poza tym jest prostym urządzeniem, więc będzie działał. Helio G35, jak nocznie lubicie. On ma delikatnego takiego zaokrąglenie, w związku z tym nie ma problemu. Wyświetlacz to jest co prawda ponad 6 cali, jest 6,5, to jest właściwie standard niemalże w tej chwili. Tam bywają 6,53 czy 6,52, ale te 6,5 cala to w tej chwili jest standard. Niestety rozdzielczość to jest tylko w HD+, no ale dzięki temu ta 6000 mAh bateria będzie działała dłużej i smartfon będzie niedrogi stosunkowo, jeżeli się pojawi u nas. W związku z tym to już jest fajne. Jeżeli chodzi o pamięć szału, niestety nie ma. RAMu mogłoby być więcej, bo są dwie wersje 3 albo 4 giga. Jeżeli chodzi o flesza 64 albo 128, także lepiej się decydować, bo to różnica w cenie będzie niewielka. Cena nadal będzie prawdopodobnie atrakcyjna, jeżeli będziecie nim zainteresowani. A więcej RAMu to jest troszeczkę płynniejsze działanie smartfona w każdym momencie. Jeżeli chodzi o aparaty, też niestety nie ma rewelacji. 13 plus 8 plus 2 plus 2 z przodu 8. Może zabrakło niektórym tych dwójek, ale są jeszcze na rynku. Są. Kolejna rzecz, która się pojawiała, bo właściwie ze smartfonami nie skończyliśmy, ale skończyliśmy z nowościami smartfonowymi. Bo LG zaproponowało Velveta, ten taki zarąbisty smartfon, który cudownie wygląda, jest przepiękny rzeczywiście. Tylko że tym razem w wersji 4G, a szykuje się jeszcze kolejny, innym zupełnie procesorem. Tak, będzie tam inny procesor, bo tam będzie MediaTek. Cenowo no jeszcze też nie wiemy, ale podejrzewam, że będzie gdzieś tak pomiędzy modelem tym Snapdragonowym 5G a modelem LTE. Ale czy go warto kupić na to sobie? W każdym razie przedziwne ruchy robi LG, bardzo możliwe, że one będą na przykład regionalnie w różnych miejscach sprzedawane. Dokładnie. Bo to jest też możliwe. Pozostało nam kilka newsów właściwie takich zajawkowych, żebyście wiedzieli, że coś się w branży dzieje. Po pierwsze Qualcomm zapowiedział Quick Charge 5. Będzie jeszcze szybciej, nie wiem czy będą wyższe, Moce, będzie oczywiście bezpieczniej i tak dalej, tylko będziecie musieli mieć odpowiedni zasilacz i odpowiedni kabelek, no i tyle. XDA Developers odkryło, że Asusa ROG Phone 3 można ustawić mu częstotliwość odświeżania ekranu na 160 Hz. Nie polecamy takiej zabawy. Jest opcja ukryta. Dlatego, że po pierwsze baterie będzie wpierniczało jak głodny suchary. No poza tym z jakiegoś powodu Asus tego nie uruchomił. Tak, no właśnie. Oficjalnie. Także... A byłby to przecież świetny materiał marketingowy. Skoro tego nie zrobi, to znaczy, że coś jest jeszcze nie tak. Może w kolejnym modelu się ryzykujecie potworne artefakty na ekranie, zhajcowanie wszystko ryzykujecie, bo w związku z tym lepiej tego nie robić. To, że producent nad czymś pracuje, to jest znaczy, że to zdążył opracować, dopracował i jest to gotowe do wypuszczenia dla klientów. Możecie być oczywiście ryzykantami i próbować, jeżeli macie dużo hajsu i chcecie sobie kupować nowy smartfon, to można, to też jest nowy smartfon. No właśnie, to chyba niekoniecznie. OnePlus Nord ma problemy. Pierwszy problem, który się pojawił, to jest problem związany z wyginaniem smartfonu na wysokości przycisku. Co nie jest niestety fajne, powiem szczerze. Drugi problem, który sygnalizują użytkownicy, to są artefakty na ekranie. Co prawda OnePlus odniósł się do tego i mówi, że takie artefakty na ekranie są normalne. W AMOLEDach, jak się zdejmie jasność, tak? Natomiast nie są szczerze, że nie. U mnie tego nie ma, jak zmniejszę jasność. Ja też mam AMOLEDowe ekrany w telefonach. I... Tak. No, także sorry. Wiadomo, słuchajcie. Trzy smartfony z AMOLEDami w tej chwili noszone mniej więcej przy sobie, przy zjechaniu jasności w żadnym kolorze nie ma artefaktu. Także, ale słuchajcie, z drugiej strony niska cena nie bierze się znikąd. OnePlus chciał, żeby ten telefon był względnie tani, więc musieli na czymś przeoszczędzić. No i przeoszczędzili, teraz te oszczędności wychodzą. No a teraz jakoś się trzeba tłumaczyć. No. I ostatnia rzecz, którą jeszcze mam, ona mi się wydaje dosyć kuriozalna. Xiaomi złożyło taki patent, słuchajcie,
gdzie słuchawki bezprzewodowe będą kompletem ze smartfonem. To znaczy, mi się podoba. My w prawo, prawda? Tak. Znaczy, ja nie mam nic do pomysłu, bo on jest ok, słuchajcie. I rzeczywiście te słuchaweczki mają ruchomą, mają tą część wkładaną do ucha, w związku z tym można ją zrobić. One przypominają gwoździki wtedy i wkłada się po prostu od góry w smartfona. Łamie i wkłada. Pomysł jest ok, tylko w momencie, kiedy wszyscy rezygnują z jacka 3,5 mm, bo ojej, brakuje nam miejsca, no tak, w smartfonie, no, Xiaomi chce zająć miejsce, to tutaj słuchawką będą dwa wielkie gwoździe włożone w smartfona i będą zajmowały miejsce na inne rzeczy. Mi się to wydaje, mówię, pomysł mi się wydaje kuriozalny, mimo tego, że dobry. Kuriozalny, nie, da, mnie się podoba, bo mamy słuchawki zawsze przy sobie. Pewnie będą nędznie grać, bo... Dobra, oby grały dobrze, a jak będą grały dobrze, to tym lepszy będzie to pomysł, a słuchawki będziemy mieli zawsze pod ręką. Kiedy będziemy potrzebowali skorzystać, po prostu wyciągamy je z obudowy telefonu, pakujemy do ucha i już. Nie, no, to jest świetne. Będzie awaria, jak zgubimy, no. Tylko jak to się ma do oszczędzenia? Nie, to jakby ja bym oddzielił te dwie kwestie. To nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem miejsca obudowy, wręcz przeciwnie. A jak znam Xiaomi, to pewnie jeszcze mini jacka też w ten telefon wpakują, bo to będzie ogromna patelnia, jeżeli to wyprodukują. Bo to może być Mix na przykład kolejny, wielki i w ogóle. Słuchajcie, może to jest niezły pomysł dla producentów AGD zrobić takie sloty w patelni na słuchawki. Sprawdzać, mówi, że od razu mi się momentalnie skojarzyło. Gospodyni domowa bierze durszlak, czy patelnię, czy garnek i wyjmuje sobie słuchawki, z tego wkłada do uszu. Nie, ale jakby nas przypadkiem ktoś z branży AGD oglądał, to ja bym chciał taki pomysł, żeby, słuchajcie, w tym, wprowadzić to otwieranie zdalne jak w samochodach, dynną klapę, pomachamy sobie nóżką pod zderzakiem, się klapa otwiera. Przy zmywarce. Żeby zrobić tak samo przy wszystkich sprzętach AGD, no bo w tej chwili zdaje się, no widziałem takie piekarniki, które się gestem otwiera. To by świetnie działało przy pralce, bez blokady drzwi. No nie, pierze się pierze, otwieracie nóżką i robi chlust po prostu. Chyba, że macie pralkę otwieraną do góry, wtedy nic się złego nie powinno stać, najwyżej was trochę ochlapie. No, okapy jeszcze takie widziałem sterowane gestami, nawet miałem kupić, ale kurczę, nie pasowało mi do kuchni. Spoko. Także są takie rzeczy, no ale jakby tak zmywarkę taką zrobili, otwieraną, mikrofalówkę, kurczę, no. Prysznic? Why? Tak se strzeliłem. Okej, dobra. Chyba brniemy w ślepą uliczkę i... A w ślepą skręcamy? Nie w ślepą. Także słuchajcie, moi drodzy, no co, będziemy pomału się żegnać. Miłego, słonecznego weekendu wam życzymy. W przyszłym tygodniu widzimy się pewnie, nie? Snu dobrego. Niezbyt upalnych tych dni, ale upalnych na tyle, żeby wam było ciepło. No. I żebyście się naładowali witaminą D przed zimą. Otóż to. No generalnie wszystkiego fajnego i widzimy się... Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, niestety standardowo... Już wtedy na komputerze, tak. Dzisiaj akurat się tak zdarzyło przypadkowo, że obaj jesteśmy w Łodzi. No. I to było to sympatyczne, oczywiście. No, czasem warto, a wy macie jakąś tam odmianę. Żegnamy was serdecznie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.